Twój ojciec ma rację. Nie pomożemy ci uniknąć kary. Chcemy tylko porozmawiać. Masz nas zostawić w spokoju. Zabawne. O to samo chciałem was prosić. Ja bym cię nie odpuścił. Masz szczęście, że Paloma nie chce wnieść oskarżenia. Bardzo dziękuję. Jestem naprawdę wdzięczny. Zamierzasz żartować? Ja mam wrażenie, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wpakowanie ci kulki w łeb. Dość. Odłóż broń. Załatwmy to w cywilizowany sposób. Marcia, możesz już iść. Nic z tego. Ona zostaje ze mną. Jest matką mojego dziecka. Pierwszego spadkobiercy w rodzinie Sanchez Serrano. O czym ty mówisz? Wolałabym to powiedzieć na osobności i cieszyć się z twojej reakcji. Co takiego? Mów. Chodzi o dziecko. Co? Od początku. Najpierw sprawy materialne. Nie wyszło tak, jak to zaplanowałeś. Fabian chciał sprzedać El Cafetalero, czyli firmę z długami, która nawet do niego nie należała. Nie patrz tak. Odkryłam, że twój notariusz sfałszował akt własności. Znacie ten dokument? Tak. Dzięki niemu ukradłeś nam firmę. Nie ma żadnej sprzedaży. Nie ma też wspólnego konta w banku. Zapłaciłam tymi pieniędzmi za dom, w którym mieszkała twoja matka, a także spłaciłam długi Hacjendy. Reszta poszła na firmę. Nie masz ani grosza. Jesteś goły i wesoły jak na początku. Potrafisz tylko kraść i oszukiwać, a także ranić. Ale teraz to ja się mszczę. Brzydzę się tobą. Przez ciebie straciłam tyle lat. Jesteś zerem, nikim. Jesteś skończony. Tym gorzej dla ciebie, bo jesteś ze mną związana na zawsze. Niby jak? Mówisz o dziecku? Ono nie istnieje. To jest moja zemsta. Miałeś nadzieję, że zdobędziesz wszystko, a zostałeś niczym. Bez Barbary, bez rodziny i bez grosza. Nie masz nawet dziecka. Mówię ci o tym z przyjemnością. Właśnie takiego chciałam cię zobaczyć. Skończonego. Podła żmija. Dość. Żmija. Nie dotykaj mnie. Jeszcze zobaczymy. Teraz wiesz, do czego jest to zdolna kobieta. Żegnaj na zawsze. Puść mnie. Marcia, wracaj. Chodź tu.